feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Hej, siemaneczko ludziska, z tej strony TaktoiZerte, witam was serdecznie na kolejnym odcinku serii Zagrajmy Razem w Shakes and Fidget na W9. Kochani, chciałbym na początku przeprosić, że wrzucam ten odcineczek tak późno. Niestety, słuchajcie, dzisiejszy ból głowy nie pozwalał mi tego nagrać wcześniej. W sumie dalej mnie trzyma, może już nie tak bardzo jak wcześniej, słuchajcie, bo musiałem się zwolnić ze szkoły, bo była masakra dzisiaj, kompletna masakra. No ale dobra, jestem w stanie to nagrać, to nagrywam, może nie będzie tyle energii co zazwyczaj, ale postaram się, żeby było jej po prostu jak najwięcej, żebyśmy uderzyli, tak wiecie, ta jest, no ale dobra, zobaczymy, spokojnie, na razie spokojnie, dopiero się zaczynamy. No, dobra, ludziska, kto nie ma jeszcze konta, ręka do góry. Jeszcze ty, no to śmiało, link masz w opisie, ziomeczku, nie masz jeszcze konta? Taki jesteś. Cwaniak? O? Także rób konto, dobra, ale nieważne, witajcie serdecznie na kolejnym odcineczku, już zaczyna mi odwalać, to może słuchajcie po tym otrywinie wciąganym do nosowo, to ludziska kopie jak normalnie, nie wiem, jak koń. Dobra, lecimy. Wszystko już sprzedane, przestajemy z siebie robić tutaj, wiadomo, no czasem trzeba, ale nie można przesadzać, wiem, dobra. Także jesteśmy w takim dobrym momencie teraz, ponieważ tutaj powolutku będziemy już tutaj zabijali tymi pupilami. Słuchajcie, ja nie wiem dlaczego nasz hitman nie chce jeszcze tutaj dać rady dla tego cwaniaczka. No nie wiem, tylko ten hitman mnie tak troszeczkę zastanawia, troszeczkę mnie dziwi. No ale być może po prostu ma trewę. No chłopak się wstydzi, no słuchajcie, jest na odcinku, ogląda go tyle osób, no to sobie myśli, a co? Ja w takim razie nie mogę, nie? Wiecie, on sobie myśli... No wstydzę się trochę, no nie przy takiej publicy, no ja zabiję go jak nie będziesz nagrywał akurat, nie? No, pewnie tak sobie myśli chłopak, ale spokojnie, spokojnie, damy mu chwilę, wiecie, że niby nie nagrywamy i tak dalej. Zobaczymy, co sobą zareprezentuję. O, kiciur, grzybun, rybzor. Dobra, i trafiło na Kulkona, teraz tak, Kulkona pokona mój... Smoki dopiero? Czy ogniolot już da radę? Smoki. Niestety smoki. No ale, dobra, udało się. Ostatecznie udało się i to mnie bardzo cieszy. Dobra, atakujemy od razu kilka innych loszków. Nie, nic z tego tutaj. Dobra, mamut na zębika przegrał. Kamolak wygrał, Kamolak go rozjechał easy. No i teraz z Kulkonem. Czy wykijadło sobie poradzi? Chyba... O nie. No nie, tak minimalnie, nie? Dobra, atakujemy teraz światłem w mrok. Powinno już tutaj wszystko być wygrane teraz. Zresztą za chwilę zobaczycie Teslar. O, nawet Teslar sobie dał radę, także... No to już i Hitman sobie poradzi na luzie. Dobra, fajnie, fajnie, udało się. No i ostatni atak z pupilami, czyli tak, woda versus mroczek. To będzie ciężkie. To będzie bardzo ciężka walka. Ta, tym bardziej, że z Kulkonem przegrałem to. Chociaż... O, lol! Jak sfarciłem teraz! Jak sfarciłem! Dobra. No to sponio, udało się. Cieszy mnie to nawet, bardzo mnie to cieszy. Dobra. Kilka fajnych kryształów wpadło. Niestety nic takich fajniejszych, wiecie, fajne to może być, nie, ale fajnie by było, żeby takie troszeczkę fajniejsze jeszcze wpadały. No ale nic, atakujemy twierdzę, póki jeszcze pamiętam, słuchajcie, bo później będzie tak, że nie zaatakuję tutaj, bo zapomnę po prostu o niej. Dobra, o twierdzy nie można zapominać. 8 600 000, no 700 000 praktycznie drewna. Bardzo dobrze, bardzo dobry wynik, ale my się nie poddajemy, my wbijamy dalej, kurczę. Dobra, pyc, kolejny przeciwnik i kolejny, świetnie, i kolejny, dziękujemy, pyc, i lecimy dalej, dobra, pyc, no trzeba, słuchajcie, kilka dla surowców osób i będzie w porzo. Szkoda, że z taką łatwością, słuchajcie, nie atakuje na S32, no tam mam dużo większy problem z racji tego, że była jednak ta przerwa, ten ban, niestety.
No ale cóż, nie zawsze można mieć wszystko, jak to mówią. No, a teraz sobie i tak bijemy tutaj luzacko. Dobra. Wiecie, co jest najlepsze? Że dzisiaj jeszcze mam trening. Jak mnie tak będzie dalej głowa boleć, to... Oj, będzie ciężko. A słuchajcie, na treningach ogólnie nie jest łatwo, więc wiecie. Dobra. Okej, spróbujemy. Spróbujemy tego Paladona dzisiaj okiełznać. Zagarnąć. Słuchajcie, no mówię, no zobaczcie, Hitman się stresuje. Ale... O nie, blisko. Jeden atak, żeby wykonał jeszcze jeden atak, byłoby super. Dobra. Tutaj generalnie chodzi o to, żeby tylko krytów nie dostawać. O nie, 270 tysięcy. No Hipmus, ja na ciebie tutaj tak liczę. Tak stawiam w ciemno, że ty dasz radę, że ty dobry chłopak jesteś. Że ty nie jesteś jakąś tam piczką ze wsi, tylko dobry chłopak, a ty... Nie, dobra. Okej, no nie ruszymy go. Nie ruszymy, nie ma nawet takiej opcji. Dobra, czyli tak, tutaj wodą. Nie da rady. Za mało jeszcze. Bo bitka, słuchajcie, musi być lekka. Tutaj też nie da rady. No tym jeszcze... Nie no, w sumie musimy spróbować, żeby zobaczyć. No już nie jest tak źle. Smoke jeszcze nie da rady. Nie ma opcji. On musi mieć tak, nie wiem, 70 poziom mniej więcej, żeby dać radę. No ale dobra, no powolutku będę ich ulepszał, wiadomka. Że nie ma nic od razu. Dobra. Z racji tego, że mamy kilka klepsydr, to pominiemy sobie kilka misji. O, tam właśnie wsiadł mi nowy ten. Fajnie, podoba mi się to. Ja już tu nakarmię swojego jakiegoś pupilka. Dobra. Syrenia. Syrenia musi być upgrade'owana non-stop. Dobra, przejdźmy sobie do gildii. Słuchajcie, tutaj piekielny kosynier. Akt trzeci, poziom 7/10. No i gościu już ma 50% życia, czyli już coś się zaczyna dziać i mi się to podoba. Jest, Jezu, 74 tysiące prawie siły. Ja pierdziele, gościu. O, naleśnik. O, ja cię nie mogę, naleśniczku. Złoty 84, dobra, nie damy rady. Lecimy teraz tutaj. Pure Park. Zobaczcie, on ma... No, ja mam 200 tysięcy więcej od niego tego, życia. Siły mam więcej o 400, tak naprawdę, 410. Wytrzymałości mam nawet troszeczkę mniej, ale widzę, że... A nie, to on ma troszeczkę więcej, on ma 84 tysiące więcej ode mnie. No i szczęścia, ja mam więcej. No i pytanie, kto ma lepszą broń? No ale z tego, co widzę, to ja, bo atakuję mu troszeczkę więcej. I tych bloków troszeczkę u mnie więcej wsiada. No ale... Dobra, udało się. Udało się, zagarnęliśmy kolesia i jest sponio. Za 22 godziny już kończy mi się chata Drwala, także słuchajcie. To jak rzut beretem zaraz będzie, nie? No, żeby ulepszyć twierdzę, 15 milionów drewna, 5 milionów kamienia. Masakra. I 13, no 2 tygodnie się będzie robić, to na święta akurat. Tak wyliczę, słuchajcie, żeby na święta rzucić, jeb, poszło. Dobra, zakręćmy kołem u cygana, wiadomo, że cygan czasem jest hojny. O, cyganie, o cyganie, o cyganie. Nie ocyganił mnie teraz, słuchajcie. Nie ocyganił mnie. To mi się bardzo podoba. Dobra. Udało się. Szanujmy, doceniam. Ja bardzo mocno doceniam, że się udało. Nareszcie. Dobra. No i porobimy kilka rzeczy. Nie, tutaj to za tą dyszkę się nie opłaca. A za piątkę to jak znalazł. Dobra. Pyc. Nie, odpuszczamy. I o, jest 7,5. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Jest piąteczka. Dziękujemy panu. Dobra, 1,5 miliona za piątkę. Najsik. O, jest dyszka fajna. Jest dyszka fajna. 3 miliony expo prawie. I kolejna dyszka. Fajnie. I tutaj już się nie opłaca za bardzo. Bo te 2,5 się najbardziej opłaca teraz. Dobra, jest jeszcze jakaś fajna piątka. No i ostatnia misja, którą sobie pominiemy. Tutaj jeszcze piąteczka jakaś wpadła.
Dobra, pyc, pyc, pyc. No i świetnie, no i świetnie dzisiaj porobione jest. Dobra, teraz tak, ludziska, mam prawie 300 poziom. Brakuje nam 1,5 levela do wbicia tego poziomu. I czy to będzie na tym odcinku, wszystko zależy od tego, jak pójdzie nam teraz w lochach. A w lochach nie jest łatwo. Nie jest łatwo, ale być może, słuchajcie, być może się uda, zobaczymy. Trzeba wierzyć w siebie, tylko tak, ja najpierw zobaczę. Dobra, wszyscy są ulepszeni. Wszystkie ulepszenia stąd mam. Dobra, okej. To robimy tak, przyinwestujmy sobie troszeczkę w wytrzymałość, fajnie. I atakujemy. Atakujemy, słuchajcie, walimy go, klepiemy na pyrkę. Dobra, 7 zakładników, 14 700 siły. Ja ostatnio mieszałem swoje statystyki, żeby mieć mniej więcej tak 13,5 tysiąca siły, ponieważ potrzebne mi to będzie teraz bardzo na lożkach. Zresztą podejrzewam, że Barbarowi też by się przydało troszeczkę więcej tej siły, ale no ciężko jest tak wbijać z niczego. On musi wbić poziom, ja poszukam jeszcze jakichś fajnych rzeczy dla niego. Tak to ma się dziać. Dobra, no ale 16 milionów zabrał. To jest jakiś tam postęp, no coś ruszyło. Z tym, że tak, we dwóch mamy zabrać 80 milionów siły. Dla przeciwnika, który ma 76 leveli więcej od nas, będzie kiepsko. Będzie kiepsko, no ale wszystko zależy od Szwanej. Słuchajcie, los jest w jej rękach tak naprawdę. Dobra, widzę, jest dobrze. Ej, jest dobrze, naprawdę. Szczwana, słuchaj. Ty dasz radę. Jak zacząłem kibicować, to nagle dostała w pierdziel dwa razy i tyle, nie? I się skończyło. O, teraz bardzo ładnie nasz barbar pojechał. Dużo lepiej niż wcześniej. No i teraz mamy 68 milionów na dwóch do zabrania. No ale teraz Szczwana zaś nie unika, no co jest, gość. Dobra, jest unik. Jest unik. Świetnie. 60 milionów jest do wzięcia, ale już będzie ciężko. Będzie. Nie ma opcji. Nie ruszymy. Nie ruszymy. A chociaż 27, to już nie ma takiej dużej lipy, nie? 55, 44, 40, 29, 16, 19. 25, 19, 26, dobra, okej, ale są wahania, już tak poniżej 20 milionów wchodzimy, to jest dobrze, bo będziemy już powoli to robić, zobaczymy, tylko tak jak mówię, na wojownika potrzebna jest siła, jak jesteś od kogoś silniejszy, to wygrasz z nim, no, a ciężko jest inaczej, no nie ma sposobu innego na niego. Albo przyinwestujemy w siłę, albo z levelem to pójdzie. Dobra, czyli tak, wieża, tutar, portal do piekieł są porobione. No i co? Robimy. 13 piętro. Motu z podbijakiem. 13,5 tysięcy siły on ma. On jeszcze ma troszeczkę więcej ode mnie, ale to troszeczkę już powoli się zamienia w taką minimalną różnicę. Tylko, no ten level mnie niepokoi. On ma, słuchajcie, 97 poziomu więcej ode mnie. No tak, tak troszeczkę kappa, no. Dobrze liczę? Tak, dobrze liczę. Tak, no. Czy... Czekajcie, obliczenia, uwaga. Gdybym miał 250, to by było 100. Tak, ale mam... Dobrze policzyłem. 97 poziomów więcej ode mnie. No okej. Ale słuchajcie, z tym bólem głowy to aż ciężko. Aż ciężko, naprawdę. Tak to 5 sekund pęk poszła, a tak to... No nie pracuje ten mózg tak jak trzeba. Egzorcysta, 328 poziom. No słuchajcie... Liczę, że go dam radę zrobić, ale to będzie bardzo ciężkie. Zobaczcie, ile on blokuje, ty gościu. Hita mamy podobnego mniej więcej, ale ile on bloków wali? Co za ziomeczek? Dobra, spróbujemy jeszcze raz. No, ale... Kal... No nie! Milion HP! Dobra. Jest! Jest! Mua! Cacko. Cacko, dobra, spróbujemy, słuchajcie, odpalić kolejną misję. Jest, 7,5. No, tego expa mało tutaj tylko weszło za niego. Ale mówi się trudno. Dobra, jest zręczność, mamy przeciw sobie, jest! Już nie mamy, także już pozamiatane. Ale czekajcie, dowódce było wrzucane? Nie było wrzucane dzisiaj, no!
Pięknie. Ale co my tu mamy? Trochę wytrzymałości i trochę inteligencji dla naszego maga. Ale nie, mag już tam widzę ma co trzeba i to się ceni. 204 w tego, tak? Dobra. Coś by to można było później wrzucić, na przykład tutaj. Dobra, wrzucamy to teraz. Wrzucamy to teraz, słuchajcie, bo potrzebne mi jest te 50% siły. A wiecie, siły i tak mi spadło tak naprawdę 200, tak? Więc to nie jest jakoś dużo. A no, przeinwestowaliśmy troszeczkę. Tutaj troszeczkę więcej tego, tutaj tamtego i takie tam. Dobra, lecimy z Kopciuchem. Kopciuch, słuchajcie, 329 poziom i jest to kolejny zwiadowca. Co? Lol, dałem radę? Nie no, w porządku, lecimy dalej. O nie, dobra, wojownik. Z wojownikiem już będzie ciężko. 3 miliony już mu raz zostały. Ludziska, słuchajcie, dzisiaj jakaś seria. No walimy serię. Kolejny przeciwnik, okej, za pierwszym razem. Na inteligencję, tak? Coś się trafiło. To dla naszego... 330. No to chyba nie jest jeszcze ten moment do zmiany. Tak mi się zdaje przynajmniej. Dobra, lecimy dalej. Lecimy, póki dajemy, to lecimy dalej. No i widzicie, z magiem szybko poszło. Kolejny zwiadowca, tak? Dobra, zwiadowca będzie rozwalony. 1 000 000 HP no mu zostało. Ja nie mogę. No 2 miliony. Dobra, jest, mamy to. Kiciur. Jest, pięknie. Jest, lecimy dalej z tym tematem. Dobra, 1 000 000 HP już mu zostało. Do wzięcia jest, gościu, jak nic. No dawaj, no 2 ataki, 2, może 3 ataki lepsze i gościu śpi, nie? I drzewo spalone. Dawaj gościa, no halo, tak, suś. Taksino, elbow bolcu, twardy stolcu, dawaj go. Dawaj go, no klepiesz go na pyrkę, co jest? Halo. Nie no, przed chwilą było tak dobrze. Co się stało? No nie, halo. Nie wierzę. Myślałem, że go zrobimy, kurczę, jeszcze. O, pięknie, no i udało się. Zobaczcie, metoda z enterem działa. Enter to pomijanie, patrzcie jak szybko. Pyc. Dobra, nie zrobimy już dzisiaj nic, okej. No ale i tak jest w porządku. Mimo wszystko jest w porządku, dobra. No i nabiliśmy troszeczkę levela, już nam mniej brakuje niż brakowało wcześniej, już coś zaczyna się dziać, dobra. Słuchajcie, martwi mnie tylko jedno. Dlaczego jeszcze nie mam odblokowanego tej twierdzy? Nie wiem, ja tyle razy już kopałem i słuchajcie, nie mogę znaleźć klucza. No ale dobra, może to od 300 levela czy coś, być może słuchajcie, po prostu wystarczy poczekać. Mamy 49 pozycję w rankingu. No i na razie jest w porządku. O, zobaczcie, tutaj koleżka ma mniej siły, za to wytrzymałości więcej, mniej szczęścia i mniej reszty statystyk. Serio? Serio, gościu? Nie no, dobrze wiedzieć. Dobra, ludziska, wybaczcie, że dzisiaj nie będę czytał wiadomości z racji tego, że naprawdę ta głowa odmawia mi wszystkiego, ale słuchajcie, wielka popitka za wszystkich, którzy pisali. Dzięki serdeczne za każdą wiadomość, ludziska. Dzięki wam wszystkim, naprawdę, za każdą wiadomość. Możecie do mnie napisać, przeczytam na następnym odcineczku. Wasze zdrówko, wierzę, że były tam jakieś ciekawe żarty, jakieś ciekawe ogólnie rzeczy. No i widzimy się na kolejnym odcineczku. Przepraszam, że dzisiaj tak krótko, przepraszam, że nie było we mnie tyle energii, co zazwyczaj, ale nadrobimy to, wierzę. Trzymajcie się, siemaneczko!